Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj filety z kurczaka po cygańsku. Niesamowicie pyszny obiad, który zawsze wszystkim smakuje. Do przygotowania tej pysznej potrawy potrzebne będą filet z kurczaka, cebula, papryka, ogórki konserwowe, czosnek, ser żółty, ketchup, papryka słodka, olej, pieprz i sól. Zaczynamy od przygotowania mięsa. Filety z kurczaka przecinamy wzdłuż na pół. I rozkładamy je na desce. Plastry mięsa można lekko rozbić lub ponacinać. Ja będę nacinała. Filety lekko nacinamy w kratkę i robimy to tylko z jednej strony. Następnie przyprawiamy. Posypujemy solą, świeżo mielonym pieprzem, papryką słodką. Kotlety obracamy i z drugiej strony podobnie przyprawiamy. Następnie cebula. Cebulę kroimy na ćwierć plasterki. Na patelnię wlewamy olej. I na rozgrzany tłuszcz wykładamy przyprawione kotlety. Kotlety smażymy na średnim ogniu przez około 3-4 minuty. Obracamy i z drugiej strony również smażymy przez około 3-4 minuty. I podsmażone kotlety zdejmujemy z patelni. Na tłuszcz po kotletach wykładamy podsmażoną cebulę. Można dolać jeszcze odrobinę oleju. Cebulę solimy i mieszamy tak, aby zebrać cały smak z patelni. I na małym ogniu lekko podsmażamy. W tym czasie przygotowujemy paprykę. Pozbawiamy gniazda nasiennego pestek i kroimy w paski. Paprykę dodajemy do cebuli. Mieszamy i podsmażamy. Następnie ogórki konserwowe lub kiszone. Jeden duży lub dwa mniejsze ogórki kroimy również w paski. Pokrojone ogórki
wykładamy na patelnię. Wszystko razem mieszamy i chwilę podsmażamy. Przeciskamy przez praskę 2 ząbki czosnku. I całość mieszamy przez około minutę, do momentu, aż poczujemy delikatny aromat czosnku. Następnie wlewamy wodę w takiej ilości, aby przykryła warzywa. Całość zagotowujemy i dusimy przez około 3 minuty. Dodajemy 2 łyżki keczupu pikantnego i dokładnie mieszamy. Dodatkowo można jeszcze dodać łyżkę koncentratu pomidorowego. I sos doprawiamy. Wsypujemy łyżeczkę papryki słodkiej, sól i pieprz do smaku. Jeśli woda odparowała i sos jest zbyt gęsty, można dolać jeszcze wodę, według uznania. Ale wodę najlepiej dolewać stopniowo, do uzyskania właściwej dla siebie konsystencji. Sos zagotowujemy i kładziemy kotlety z kurczaka. Całość dusimy pod przykryciem przez około 3-4 minuty. Kotlety obracamy i jeszcze krótko całość gotujemy. Przepyszny obiad jest gotowy. Na koniec gorące kotlety można posypać tartym serem. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!